Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. W dzisiejszym materiale odpowiem na pytanie, po co jest mi RTX 3080. Poruszymy też troszeczkę tematów związanych z dostępnością tych kart graficznych, które jest chyba istnym rollercoasterem. No i dzisiaj taki bardziej pogadankowy, ale także troszeczkę testowy odcinek. Okej, zacznę może od tego, że mam wrażenie, że ludzie w internecie często mają wrażenie, że ja albo inni testerzy, że mamy tych kart graficznych, tych 3080 czy innych, po prostu mnóstwo sztuk, że śpimy na tych kartach graficznych, że mamy ich mnóstwo. Wiecie co, realia wyglądają troszeczkę inaczej. Przykładowo ta karta graficzna, ta konkretna sztuka wcześniej rotowała, była w kilku redakcjach, była też bodajże u jakichś twórców wideo. Finalnie zostanie ona u mnie. Ale często jest tak z innymi kartami graficznymi od innych producentów, że te karty graficzne bardzo często rotują po różnych redakcjach czy po różnych właśnie twórcach wideo. Jako taka ciekawostka, test Foundersa, który ja przygotowałem tutaj na kanał, to wypożyczyłem 3080 od Kamila Tech Tester, za co mu bardzo dziękuję. Miałem tak naprawdę mniej niż 24 godziny na przeprowadzenie wszystkich testów tej 3080, to niedaleko po premierze, więc to był istny hardcore. Miałem też dostęp przez pewien czas do karty graficznej 3080 od MSI, ale to również była karta wypożyczona. Dlatego chciałbym tak uspokoić, że to nie my wam podkradamy karty graficzne, tylko po prostu jest faktycznie bardzo duże zapotrzebowanie, no i też produkcja nie wyrabia. Ogólnie mówiło się bardzo dużo na temat tego, że od lutego ma być lepsza dostępność tych kart z serii 3000, ale ostatnimi czasy zaczął się też szał na kryptowaluty. Cena Ethereum i innych bitcoinów poszła do góry, więc no, karty graficzne wymiotło już totalnie ze sklepów. Tak jak mówiłem wcześniej, ten konkretny model 3080 u mnie zostanie na dłużej. I po co jest mi taka karta, jeżeli chodzi o tytuł tego materiału? Jeżeli chodzi o granie, ta karta paradoksalnie może to brzmieć troszeczkę śmiesznie, ale do grania nie będzie używana. W sensie nie będzie w moim prywatnym komputerze, jeśli o to chodzi. Ta karta graficzna zostanie u mnie po to, żeby robiła testy. Testy, które zwykle oglądamy, czy testy premierowe, jak wiemy, za jakiś czas szykują się nowe procesory Intela i właśnie z tą kartą graficzną będę te procesory testował, czy jakieś inne śmieszne projekty, które sobie gdzieś tam realizujemy, jakieś, nie wiem, granie na jednym rdzeniu, jakieś śmieszne połączenia, jak na przykład te z E8400, które ciągle dopytujecie. Właśnie na takie sytuacje ta karta graficzna jest mi potrzebna i ona będzie używana głównie w takich celach. Więc to nie jest tak, że ja dostałem taką kartę i teraz sobie będę na niej wielce grał, bo no, niestety nie będę. Ale z racji tego, że ta karta graficzna będzie w przyszłych testach, stwierdziłem, że może warto będzie ją troszeczkę dokładniej omówić, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać po przyszłych testach z kolejnymi procesorami i skoro będzie się gdzieś tam przewijać na odcinkach, to myślę, że warto jest ją dokładniej omówić. W pierwszej kolejności należałoby zwrócić uwagę na trzy wentylatory. Jest to model NVIDIA RTX 3080 w wydaniu od Inno3D, konkretnie model iChill X3. X3 dlatego, że mamy trzy wentylatory. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że mamy tylko dwa 8-pinowe połączenia do zasilania, co akurat w moim odczuciu jest na bardzo duży plus, bo zdarzają się 3080, które mają albo aż 3 8-pinowe połączenia, albo referent od NVIDIA ma to dziwne 12-pinowe złącze. To jest bardziej standardowe, 2x8 pin, więc nie będę miał problemów z podłączeniem tej karty graficznej. Jeżeli chodzi o grubość tej karty, no to 3 sloty. Jest to raczej standardowa dla 3080 grubość. Mamy dodatkowo wbudowaną podpórkę tutaj. To jest podpórka, którą dodatkowo można przykręcić albo odkręcić i dzięki temu karta graficzna pewniej trzyma się w naszym systemie. Można też domontować taki ogon RGB, jeżeli ktoś z was lubi taką stylistykę. Oczywiście cała karta wspiera mnóstwo RGB. Cały tutaj ten panel jest podświetlany i co fajne, też mamy dodatkowe kabelki, abyśmy mogli podłączyć naszą kartę graficzną bezpośrednio do płyty głównej i zarządzać ARGB z płyty głównej albo z naszego kontrolera. Oczywiście mamy też tak zwany flow through design, czyli przez fragment chłodzenia powietrze przechodzi, podobnie jak w modelu referencyjnym. Jeżeli chodzi o porty, to mamy jedno HDMI 2.1 i 3 DisplayPorty 1.4a. Długość karty to aż 300 mm, czyli karta jest bardzo długa, natomiast jeżeli chodzi o wysokość, to ma ona 135 mm.
Dodatkowo producent deklaruje zegary Boost do 1770 MHz i to sobie również sprawdzimy. W pierwszej kolejności interesowała mnie kultura pracy, tak więc na otwartym test benchu przy testowaniu pół godziny furmarkiem temperatury się ustabilizowały i wynosiły 74 stopnie przy 1950 obrotach na minutę każdego z wentylatorów. No są to dość wysokie temperatury, ja spodziewałbym się, że na otwartym test benchu będą one nieco mniejsze, ale myślę, że tutaj również może mieć wpływ na to ta wbudowana podpórka czy LEDy RGB, które mogą w pewien sposób, nazwijmy to, blokować wylot ciepłego powietrza. No jest to na pewno jedna z cieplejszych kart. 3080 biorą również sporo mocy, więc nie powinno nikogo dziwić, że te karty graficzne generują mnóstwo ciepła. Na całe szczęście jednak karta przy tych 74 stopniach jest cicha, no i raczej nie wybija się na tle tego, jak pracuje nasz zestaw. Sprawdziłem także pobór prądu takiej karty graficznej, całego zestawu, jaki jest w spoczynku i jaki jest pod obciążeniem. Jeszcze tutaj wrzuciłem Wam zegary Boost, które są deklarowane przez producenta, a które mi udało się uzyskać w najwyższych momentach, które zaobserwował CapFrame X. Oczywiście przetestowałem tą 3080 w grach, ale ten segment nie będzie specjalnie długi, bo już robiłem premierowy test 3080. Oczywiście sprawdziłem ją w Cyberpunku, no i cóż, no, aż żałuję, że nie będzie ona w moim normalnym komputerze do grania, bo wydajnościowo w Cyberpunku ta karta graficzna po prostu działa miodnie. Na rozdzielczości 1440p, nawet z włączonym ray tracingiem i DLSS-em, jesteśmy w stanie uzyskiwać bardzo wysokiej ilości klatek na sekundę, więc to cieszy. Również w innych tytułach, które wykorzystują ray tracing, takie jak Watch Dogs Legion czy Control, taka karta graficzna radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. No i warto też również wspomnieć o tym, że z racji tego, że jest to karta z serii 3000, bazuje na architekturze Ampere, która ma oczywiście dużo mocniejsze rdzenie odpowiedzialne za ray tracing czy tensory. Najważniejszym featurem moim zdaniem RTX-ów powinien być DLSS, Deep Learning Super Sampling, czyli przykładowo jeżeli gramy na rozdzielczości 1440p, gra jest renderowana w niższej jakości i potem przez rdzenie tensor upskalowana właśnie do rozdzielczości takiej, którą sobie ustawimy. Pierwsza wersja DLSS-a nie działała zbyt dobrze, ale teraz mamy DLSS 2.0. I to jest autentycznie feature, który potrafi sprawić, że gra wygląda lepiej po jego włączeniu i działa też szybciej. I trochę to działa jak taka magia. I ciężko jest to pokazać na YouTubie przez kompresję. Ja już wiele razy próbowałem i nie widać tego za bardzo. I bardzo dobrze, bo nie widać straty na jakości, a widać duży przyrost klatek na sekundę. Dlatego DLSS moim zdaniem przez Nvidia powinien być nawet bardziej reklamowany niż ray tracing. Na temat ray tracingu myślę, że w tym momencie każdy już z Was dużo słyszał. Jest to technologia, która wykorzystuje śledzenie promieni, no i pozwala nam na przykład generować realistyczne odbicia, globalną iluminację czy cienie w grach. Myślę, popisowym przykładem akurat ray tracingu jest Cyberpunk 2077, który jest obecnie na ustach wszystkich. No i mając taką 3080, jesteśmy w stanie podkręcić wszystkie ustawienia na absolutne maksimum i nie przejmować się, bo gra będzie działała całkiem nieźle. No i dodatkowo z racji tego, że jest to RTX, mamy oczywiście encoder NVENC, który może Wam pomóc w streamowaniu bądź renderowaniu filmów. Przykładowo ja korzystam z NVENC-a za każdym razem, jak renderuję filmy. No i dodatkowo w RTX-ach mamy też technologię NVIDIA Reflex, która pomaga obniżyć całą latencję naszego systemu, co może przełożyć się na to, że będziecie mieli troszeczkę więcej czasu na reakcję w grach sportowych. Koniec końców, to wydanie od iChile jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś z Was będzie miał możliwość położyć na nim swoje łapki, czego Wam życzę, no to spokojnie, jest to ok wybór. Może ta kultura pracy nie jest tak idealna, jakbym sobie tego życzył i gdyby było tak z 5-6 stopni mniej pod pełnym obciążeniem, to byłbym perfekcyjnie zadowolony. Natomiast tak, warto zwrócić na to uwagę, że te temperatury są nieco wyższe, niż bym tego oczekiwał. Ale co fajne, mam nadzieję, że ten RTX 3080 pozwoli nam zrealizować sporo fajnych, ciekawych filmów, zwłaszcza tych premierowych, ale myślę, że także troszeczkę mniej poważnych, bardziej takich jajcarskich materiałów, które wiem, że też lubicie i ja też lubię od czasu do czasu takie przygotować, no bo ile można gadać na poważnie? No można gadać na poważnie, tak jak dzisiaj gadamy,
ale myślę, że od czasu do czasu zrobić jakiś taki film na jaja też jest całkiem fajnie. Także tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos!